Cześć, witajcie w drugim odcinku z serii Kariera programisty kanał wideo.pl Ostatnio było rekrutacja jako programista, teraz o CV. Macie ten filmik tutaj, dobrze pokazuje. Tutaj możecie sobie do niego wejść, macie też go w opisie filmiku. I dzisiaj będzie kolejny krok, kolejny odcinek. Jak ostatnio była rekrutacja, do dzisiaj będzie o pierwszych dniach w pracy jako programista, niekoniecznie w pierwszej pracy jako programista. Dotyczy to również tematów, które znajdziecie, jeżeli zmieniacie pracę i jesteście w pierwsze dni, pierwsze dni, pierwszy miesiąc powiedzmy w nowej pracy, jak się tam odnaleźć, w nowym kodzie źródłowym i generalnie takie takie porady, jak można wykorzystać parę prostych rzeczy, by po prostu lepiej wypaść. Zapraszam. Pierwsza rzecz, w którą warto się zaopatrzyć jest taki papierowy kalendarzyk, czy generalnie coś do notowania, co jest trochę lepsze niż zwykła kartka z papierem. Na przykład porównajcie sobie, tu mam na przykład z moim pięknym pismem rozpisane, o czym chcę mówić w tym filmiku, bardzo czytelne pismo i porównać to do takiego kalendarza, wygląda to trochę lepiej albo jakiś taki notatnik i ma to pewien efekt psychologiczny, nawet jeżeli dla was na przykład do notatek jakaś kartka czy taki kalendarz papierowy, no nie ma jakiegoś tam znaczenia, że tu sobie notatki zrobicie, tu sobie notatki zrobicie i jest spoko. Ja spotkałem się z tym, z takim efektem psychologicznym, czy pamiętam moją ostatnią ostatniej firmie, akurat w Niemczech, miałem taki kalendarz, notowałem sobie różne rzeczy, na przykład, jak nie wiem, że mam nauczyć się korzystać z tego i tego, zapisywałem sobie różne punkty, miałem to w takim kalendarzu. I raz pamiętam, jakiś tam przełożony przyszedł i powiedział, że cieszę się, że jestem taki zorganizowany, i pokazał palcem na ten, na ten kalendarz papierowy. I mimo tego, że od 3-4 dni nie zapisałem sobie nic w tym kalendarzu, to przez to, że taki kalendarz głupi. Leżał na stole, to mój przełożony widział mnie w lepszym świetle. Czyli widzicie, e, zainwestujcie sobie parę złotych w kalendarz. Myślę, że należy patrzeć na efekty pra, pracy ludzi, a nie na jakieś pozory. Ale dużo ludzi patrzy na takie pozory, i mając ka głupi kalendarz e, na biurku, wyglądacie lepiej w oczach przełożonego. Tak widocznie działa świat. Kolejny plus, e, rzeczy, których sobie można zapisywać. E, jak jesteście w nowej pracy, e, czy tam w pierwszej pracy, e, niekoniecznie jako programista. I macie do czynienia z jakimś człowiekiem. Jeżeli dużo ludzi się wam przedstawia, no to nie zapamiętacie wszystkich imion, ale sporo ludzi jednak przywiązuje uwagę do tego, czy pamiętacie jakieś imię, dlatego warto sobie też robić krótkie notatki, na przykład, nie wiem, Janek to jest ten bardzo wysoki. Pewnie robiłem sobie ostatnie ostatniej pracy takie notatki, zapisywałem albo na przykład administrator to był ten i mając taką listę, albo samą listę imion, które poznacie, już łatwo mając taką listę przyporządkować, łatwiej zapamiętać te imiona niż przez pytanie, po prostu jak drugi, trzeci raz zapytacie kogoś, jak się nazywa, to jest trochę głupio, a generalnie nim swobodnie się czujecie, tym lepiej sobie będziecie radzić tej pracy, czyli warto w notatkach robić sobie oprócz, oprócz zadań i istotnych rzeczy związanych z pracą, robić sobie takie notatki z imion, kto się jak nazywa, pozwoli wam to łatwiej zapamiętać i czuć się lepiej w pracy i być lepiej odebranym. Kolejny ważny punkt w nowej pracy, nie należy się przejmować rzeczami, na które nie macie wpływu, przykład bardzo często czy podczas konfiguracji środowiska, czy głupich rzeczy jak odbieranie e-maili. Nie działa to, bo nie macie odpowiednio ustawionych praw dostępu. Niby często firma ma jakieś tam standardowe działanie, jak przychodzi nowy pracownik, co należy mu udostępnić, do jakich grup mailingowych go przypisać. Zresztą na przykład miałem tak, że była grupa mailingowa, do której wysyłano maila do osób, które miały przyjść na przykład na jakiś meeting związany z testowaniem aplikacji i nie dostałem tego maila, bo nie byłem w odpowiedniej grupie. I potem przychodzi na przykład produkt manager, tam czy tam produkt owner, i pyta, dlaczego się nie było na tym spotkaniu. Na ja to powiedziałem, no, ale nie miałem takiej informacji, i potem on patrzy: O, sorry Mateusz, nie byłeś w odpowiedniej grupie, nie ma problemu, że no, nie przejmujcie się, zawsze się zdarzy coś takiego, że nie będziecie mieli dostępu, jakiś tam praw nie będziecie mieli ustawionych do, do czegoś, i zawsze, jeżeli coś na początku Wam nie działa, to możecie pytać właśnie o to pytanie, czy macie odpowiednie zezwolenia prawa dla waszego użytkownika, czy jesteście przypisani do odpowiednich grup mailingowych. Na przykład w, w kalendarzu Google często jakieś tam meetingi, które są ustalane, są na podstawie na podstawie jakichś grup, na przykład grupa IT od Androida ma teraz meeting. I jeżeli was chcesz, zapomniał przypisać do tej grupy, no to nie dostaniecie tego zaproszenia. Pamiętam, że tyle tych grup mieliśmy w ostatnim firmie, które były zapraszane na różne meetingi. No, to chyba ponad 3 miesiące trwało, aż faktycznie byłem odpowiednio przypisany do wszystkich grup. Wspomniałem przed chwilą o problemach z konfiguracją środowiska, że nie macie jakiegoś tam dostępu do czegoś, ale konfiguracja środowiska to jest taki w sumie osobny temat. Jeżeli jesteście bardzo doświadczeni, i powiedz mi, jest to wasza tam druga, trzecia praca jako programista, no to na pewno znacie już ten temat, że no, skonfigurowanie środowiska, jakiegoś banalnego programu, no to można sobie samemu poradzić. Ale często, jeżeli w firmie jest rozwijany jakiś tam chodź źródłowy, jakoś tam programu przez wiele lat, albo generalnie przez, no powiedzmy, nie, nie wiele lat, ale przez bardzo dużo osób, jest to bardzo skomplikowane, bo ma dużo zewnętrznych jakichś tam dostępów, no to nie jest to takie banalne i najprawdopodobniej bez zewnętrznej pomocy sobie nie poradzicie. Dlatego nie warto jakoś tam panikować, że skonfigurowanie środowiska trwa czasami jeden dzień albo dłużej, aż w ogóle będziecie mogli zacząć pracować. Nie należy się bać, pytać osób by wam w tym pomogły, ponieważ no, zależy im na tym, byście jak najszybciej mogli zacząć pracować i być wydanym pracownikiem, a często nie jesteście w stanie tego sami zrobić. Na przykład, przykład znowu z mojej pracy. Mieliśmy w aplikacji do Androida cały skrypt, który budował aplikację i były w tym części składowe z rzeczami, których nie mogłem sam zrobić. Na przykład mieliśmy coś takiego jak Phrase App, jest to taki program do ładowania tłumaczeń, czyli podczas każdego budowania aplikacji zostały załadowane najnowsze tłumaczenia aplikacji. I jeżeli mój użytkownik no, nie miał dostępu do tego programu PhraseApp, jeżeli nie było przypisane, że ten użytkownik ma mieć możliwość pobierania tłumaczeń, no to skrypt się nie wykonał i nie ładowałem tych tłumaczeń i nie działało mi to, czyli nawet gdybym spędził 100 tysięcy godzin, chociaż nie, gdybym wypisywał losowe hasła, to może bym w 100 tysięcy godzin zgadnął to hasło, ale w każdym razie no, nie byłem w stanie w rozsądnym czasie tego samemu, samemu wykonać, dlatego nie bójcie się, konfiguracja środowiska nie zawsze jest banalna, nie zawsze jesteście w stanie to sami wykonać, i należy pytać o pomoc, bo im na tym zależy, byście, byście wydanie pracowali i mieli wszystkie prawa dostępu i odpowiednio skonfigurowane środowisko. Jedną z rzeczy, którą się bardzo stresowałem, pamiętam było to, że myślałem, że po paru dniach muszę pracować już tak wydajnie jak moi koledzy z zespołu. No a jest to nierealne, nawet jeżeli macie jakieś tam doświadczenie, to po paru dniach czy tygodniu, miesiącu nie jesteście w stanie tak dobrze znać wszystkiego, jak koledzy, którzy pracują nad danym projektem, czy po prostu w danym firmie, w danym ekosystemie przez pół roku, rok czy dłużej. Dlatego należy pamiętać, że zawsze jest zaplanowany czas, by was jakby wprowadzić w projekt. Często nawet się przypisze jakoś tam osobę do was, która ma tam was jakoś na początku bardzo wspierać. I no, nie warto się tym stresować. Szczególnie jest to stresujące dla osób, które nigdy w branży nie pracowały, które są powiedzmy w pierwszej pracy jako programista i myślą, że kurde, przyjadę do pracy i od razu jestem rozliczany, ile w ogóle linii kodu napiszę w dzień. W ogóle taki, takie coś absur, absurdalnego, jak e, linijki kodu. Generalnie nawet słyszałem, że dobry programista więcej linii kodu usuwa niż, niż pisze. Gdzieś takie bzdury kiedyś słyszałem, że, że ocenia się jakoś ludzi po ilości napisanego kodu, co jest totalną bzdurą. W każdym razie jest zaplanowany czas na Waszą naukę, nie przejmujcie się tym. Często wprowadzenie do projektu, aż będziecie mogli w nim wydanie pracować. Zależnie od wielkości projektu, skomplikowania, wielkości zespołu, trwa to czasami ponad miesiąc albo, albo więcej nie jest tak najbardziej normalne, bo należy się wdrożyć w projekt i nie należy się tym przejmować, stresować, macie czas, czas jest zaplanowany. Kolejny dobry nawyk w nowej pracy, w nowym projekcie, podczas pracy z nowym kodem źródłowym, nie należy się wstydzić prosić o pomoc w wielu kwestiach, na przykład, no generalnie najpierw spróbujcie coś sami zrobić, trochę pogrzebcie, byście wiedzieli o czym mówicie, o co dokładnie pytacie, nie jest tak, że o nie działa wam, od razu lecicie, i prosicie kogoś o pomoc, generalnie spróbujcie sobie coś sami rozwiązać, ale gdy generalnie z pół godziny albo godzinę nie potraficie zrobić kroku dalej, to nie zmarnujcie całego dnia przez grzebanie przy czymś, jeżeli jakiś tam kolega w 5 minut Wam może pomóc. Generalnie najpierw należy chwilę samemu, samemu spróbować się rozwiązać, jeżeli po tym pół godziny sobie nie radzicie kompletnie, żadnego kroku do przodu nie robicie, to wtedy należy do kogoś podejść, czy wam pomoże, coś tam wytłumaczyć, dlaczego to wam nie działa, nie potraficie zrobić kolejnego kroku. I generalnie, generalnie zawsze chętnie pomagają, zawsze warto znaleźć sobie takiego jednego, jedną osobę. Często w firmie to wam przypiszą osobę, która was wprowadzi do projektu. I podczas pracowania przy nowym kodzie źródłowym, należy zapytać o, o parę rzeczy. Po pierwsze, niech po, po skonfigurowaniu środowiska, oczywiście to jest co najważniejsze, żeby w ogóle móc kompilować projekt, z nim pracować, należy poprosić takiego człowieka ewentualnie o zarezerwowanie sobie nasze godzinki, czy tam pół godziny. By wam tak z grubsza, a mówi projekt, jakaś tam najważniejsze jego części, jak to wszystko działa. Następnie niech da Wam jakieś, jakieś proste zadanie do wykonania. Na przykład pamiętam w mojej ostatniej pracy było to takie pierwsze zadanie, które dostałem, że takie proste, które może mnie powoli wprowadzić do kod źródłowego, było to, by w aplikacji przy odpowiednim typie zamówienia zmienić kolor ścianki na żółty. albo no, Był to zielony, chyba, chyba był to żółty. I nie ma czegoś takiego jak na przykład, że o teraz się nauczysz, jak cały projekt działa i poznasz cały kod źródłowy. Generalnie właśnie przez dawanie takich małych zadań... Gryzacie się w ten gdy wykonacie te małe zadanie, prosicie waszego mentora, który was wprowadza w projekt, by, by po prostu zobaczył to, co napisaliście, że może być to code review, jakiś tam, zwyk, jakiś tam git pull, pull request w gicie, ale generalnie lepiej by było, by po prostu podszedł do was, pokazujecie mu, jak zrobiliście dane zadanie i czy na przykład jego zdaniem można by coś zrobić inaczej, czy na przykład on jako osoba, która zna lepiej cały projekt, wiesz że na przykład to, co napisaliście, może jest istnieje już taka funkcjonalność w programie, którą można ponownie wykorzystać, jakaś tam metoda, którą można wykorzystać, ale jej po prostu nie znacie, bo jesteście nowi w projekcie, to taka osoba chętnie Wam pomoże. Czyli generalnie pytanie, e, po pierwsze, przedstawić, jak to rozwiązaliście. Pytanie, czy istnieje już coś podobnego w projekcie, co możecie ponownie wykorzystać, na przykład napisaliście funkcjonalność, która już istnieje, pewnie nie znaliście, i czy na przykład widzi potencjalne problemy z tym, co zrobiliście, bo na przykład ma. Ma większe doświadczenie, na przykład, jeżeli chodzi o Androida, że na przykład jeżeli musicie wspierać stare wersje Androida do 2.3, na przykład to co, to, co napisaliście, dobrze działa na telefonie, którym testujecie, na przykład z Androidem 4050, czy wyższym, a na, na przykład na 2.3 mogą potencjalnie takie takie problemy się pojawić. No, generalnie, czy, czy widzi problemy w Waszym rozwiązaniu przy takich kolejnych, kolejnych krokach, po kolei robicie jakieś małe zadanie, konsultujecie na początku wasze rozwiązanie z takim waszym mentorem i przez to powoli wgryzacie się w cały kod źródłowy, przy dużych projektach często, często nie znacie całego kodu. Też pamiętam, że było tyle jakichś tam zewnętrznych, zewnętrznych, wewnętrznych, firmowych bibliotek, które były spółdzielone w różnych projektach, które były dla mnie po prostu blackboxem, tylko wiedziałem jak się z tego korzysta, ale tak naprawdę nigdy nie widziałem tego i gdybym coś tam musiał przerobić, to musiałbym się odezwać do osoby, która na przykład pisała tą bibliotekę, czy tam jakiś kod, bo każdy jest człowiekiem, nie siedzicie w pracy 24 godziny na dobę i jest wiele rzeczy, których nie znacie. I jest tyle osób w pracy od tego, by ich pytać, bo często, na przykład, mimo że, jeżeli poświęcilibyście cały dzień roboczy, moglibyście coś samemu zrozumieć i nie musielibyście nikomu przeszkadzać, no to jest to bardzo nieefektywne dla firmy, by taka osoba 8 godzin poświęciła, by coś zrozumieć, zamiast zapytać kolegi, i ten nam to w 10 minut wytłumaczy i lepiej to zrozumiemy, niż przez to, że cały dzień na będziemy grzewać. Czyli nie bójcie się pytać. Macie pytać, jest to doceniane, jeżeli pytacie, ponieważ na wykazanie inicjatywy. Jeżeli pojawi się jakiś błąd, chcecie ten błąd rozwiązać, jeżeli sami wykazujecie inicjatywę, staracie się odpowiednią osobę pytać, jak to rozwiązać, to jesteście wydajniejszym pracownikiem niż taki, który boi się pytać i cały dzień sam grzebie. I czasami zmarnuje cały dzień, ale nie rozwiąże problemu czyli nie bójcie się pytać, znajdźcie mentora, proście o jakieś na początku małe zadania, konsultujcie rozwiązania tych zadań, tak krok po kroku się wdrażacie w projekt. Nigdy nie jest tak, że o cały projekt teraz rozumiem. Zawsze małe kałeczki znacie, i czasami całość jest na tyle rozbudowana, że nie znacie całych części składowych i jest tak najbardziej OK. I nie ma co się tym przejmować. Czyli by tak podsumować materiał, jeżeli jesteście w pierwszej pracy jako programista, czy generalnie w nowej pracy jako programista, w kolejnej po prostu, to warto się zaopatrzyć w jakiś kalendarz, coś robienia tatek, co jest lepsze niż zwykła kartka, ponieważ po pierwsze jest efekt psychologiczny, że wyglądacie na osobę lepiej zorganizowaną, co bardzo dobrze. Wam robi, a generalnie nie jest dodatkową pracą od zainwestować w Robi sobie notatki na temat wielu rzeczy, bo zapominamy nawet, jeżeli coś wydaje nam się banalne, to za tydzień ma to zapomnieć. Warto sobie zapisywać imiona ludzi, wiedzieć o kogo pytać. Ludzie doceniają, gdy znacie ich imiona, czyli warto notować, jeżeli coś nie działa. Nie zawsze jest to Wasza wina. Nie przejmujcie się tym, ponieważ no, pracodawca też ma jakieś tam obowiązki wobec Was, by wszystkie wszystkie dostępy wam udostępnić, by wszystko wam sprawnie działało i czasami coś nie działa bez waszej winy, nie warto się tym przejmować. Podczas konfiguracji środowiska jest wiele rzeczy często, z którymi sobie nie możecie poradzić, więc nie warto bardzo dużo czasu poświęcać, jeżeli naprawdę robicie coś pół godziny, godzinę i nie, nie przechodzicie ani kroku dalej, no to pytajcie ponieważ inicjatywa, pytanie innych jest to doceniane, że no nie stoicie w miejscu, nie marnujecie całego dnia, tylko próbujecie coś robić, próbujecie do, 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 dotrzeć do odpowiednich osób, nie wstydzić się pytać. No i najważniejsza rzecz, wdrażanie się w kładź rudowy. Nigdy nie należy mieć złudnego wrażenia, że musicie całość znać, w tym pracować. Zawsze znacie tylko część. Prosicie o jakieś tam proste zadanie, by się wdrożyć, ponieważ no najlepiej się wdraża przez robienie jakichś tam małych rzeczy, po zrobieniu tego małego zadania, Konsultujecie się z kimś, najlepiej mieć stałego mentora, pytacie o takie rzeczy, jak, czy to, co napisaliście, ma jakieś tam potencjalne, potencjalne problemy, czy funkcjonalność, którą napisaliście, może istnieje już gdzieś wewnątrz projektu, albo w jakiejś bibliotece, wewnątrz firmy. No i to tyle. Róbcie małą część kodu, róbcie małą część zadania, znając część kodu, konsultujcie to i tak krok po kroku wgryzacie się w projekt. Nigdy nie znacie wszystkiego od razu i nie, nie łudźcie się, że musicie od razu tak szybko pracować, jak jak koledzy, ponieważ no jest zaplanowany czas na to, byście się wdrożyli w projekt. I to tyle w pierwszej pracy, w nowej pracy, w pierwszy dni pracy, pierwszy miesiąc pracy. Nie przejmujcie się, że na początku nie robicie tak dużo jak koledzy z zespołu, ponieważ no czas na wdrożenie się wewnątrz projektu, wdrożenie się wewnątrz firmy jest zaplanowany i każdy z zespołu o tym wie. I to tyle w tym odcinku Kariera Programisty. Następny odcinek za dwa tygodnie na tym samym kanale, też w piątek, prawdopodobnie piątek, myślę, plus, minus jeden dzień. Kolejne tematy, które chcę mówić, na pewno będzie trochę o negocjowaniu podwyżek, może o prowadzeniu bloga jako programisty, jak to rozwija, trochę o może pracy jako freelancer. Jeżeli macie inne pomysły, na przykład na tematy, które chcielibyście usłyszeć, albo może który z tych trzech tematów, które wymieniłem wydaje się Wam najciekawszy, to zapraszam do komentowania. Widzimy się za dwa tygodnie. Cześć.